Czego uczy nas Słowo Boże? Czego uczy nas Biblia w Księdze Daniela, 4 rozdział, 34 werset? Teraz ja, Nebukadnezar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Bądźcie więc teraz mądrzy, królowie. Cierpliwość Boża dała królowi 12 miesięcy. 12 miesięcy na odwrócenie się od grzechów. Tak czytamy w Księdze Daniela, 4 rozdział, 27 oraz 29 werset. Niestety ich sekretny korzeń, pycha, sprawiał, że rosły one coraz bardziej. I widzimy to w Daniela, 5 rozdział, 20 werset. Nadchodzi dzień, w którym Nebukadnesar sam daje sygnał do katastrofy. Wypowiada bezsensowne zdanie, w którym osiąga równość z Bogiem. Czytamy to w Daniela, 4 rozdział, 30 werset. Nie skończył mówić, gdy boski wyrok spadł z nieba, a to, co zostało wypowiedziane, miało miejsce w tej samej chwili. Cóż za spektakl! Największy człowiek na ziemi traci rozum, zredukowany do poziomu głupiej bestii. W rzeczywistości jedyną rzeczą, która podnosi człowieka, jest poddanie się woli Bożej. Natomiast jeśli człowiek nie słucha Boga, ulega zezwierzęceniu i nie jest niczym więcej niż po prostu jakimś pełzającym gadem. Gdy tylko król nauczy się podnosić wzrok ku górze, zostaje przywrócony do życia. Ten, który ze szczytu swego pałacu rozbrzmiewał potęgą swej mocy i chwałą swego majestatu, teraz ogłasza przed całym światem: chwalę, wysławiam i czczę Króla Niebios. Co za zmiana w sercu tego człowieka. Wcześniej niewierny, dziś czciciel. Uznaje słuszność poważnej lekcji, której się nauczył. Najwyższy, który wywyższa najpodlejszych ludzi, jak to czytamy w Daniela 4,17, jest w stanie poniżyć tych, którzy chodzą w pysze, jak czytamy w Daniela 4,37 i Ewangelii Łukasza 18,14. Podsumowaniem tego opisu może być Psalm 2, werset 10. Bądźcie więc teraz mądrzy, królowie.